Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Przemo. To jest odcinek z FIFA Ultimate Team. Pierwszy mecz po utrzymaniu w trzeciej lidze. Widzimy skład mojego przeciwnika. Trochę podobny do mojego. Tak, różni się tutaj kilka zawodników. Także ja mam na lewej pomocy Sancheza, on ma Hazarda. No to zaczynamy. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Walcott, ale ładne przejęcie Aguero. Tutaj już David Silva, Touré. Oj, tutaj niebezpieczna strata, ale przejmiemy piłkę. Przejęliśmy, trzeba uspokoić grę. Popatrzeć, tu widzę już kolega ładnie wychodzi. Sanchez przejął, ale niestety Touré przyjmuje tą piłkę z powrotem. I już trzeba wracać do obrony. Tutaj widzę jakieś lagi. Jeszcze tutaj niebezpieczne dośrodkowanie. Ale będziemy mieli piłkę, nie będziemy mieli piłki. Tutaj znowu taki pinball. Ale wznowienie od bramki. Zobaczmy, jak możemy sobie to rozegrać. Zagramy sobie tak na krótko. Tutaj Touré zdecydowanie wyżej skacze niż Aguero. Clichy, oj, ta strata może mnie tu kosztować dużo, ale Kościelny fantastycznie. Bardzo, bardzo dobry defensor. Kapitalnie spisuje mi się na tyłach. No, ale tutaj powinien być faul, to jest faul. Bramka nie jest zaliczona. Tam powinna być jeszcze żółta kartka. Oj. No, tutaj trzeba teraz się napracować. Kościelny kapitalnie wybiegł tam przed Aguero. No i tutaj Sanchez, może teraz będzie ciekawie. Sanchez, dośrodkowanie i okazja, nie ma bramki. Fantastycznie Courtois. Klein, Kościelny, Mesut Ozil, David Silva, już piłka u Aguero. Mesut Ozil, ładne zagranie w kierunku Aguero, ale też dobrze czyści to bodajże Clichy. Fabregas na krótko do Silva, Silva z Touré. Aguero utrzymał się przy piłce, ale Ozil to przejmie, ale jednak Aguero dalej przy piłce. Aguero nie ma spalonego. Fabregas, tam musi być bramka, to jest bramka. Prowadzimy w tym meczu 1-0. Dobrze nam się to rozpoczyna. I teraz, żeby to utrzymać tylko. Widzimy, cieszą się kibice. Wszyscy się cieszymy. Proszę zobaczyć, jaka ładna akcja. Idealne podanie do Fabregasa i ten pięknie w okienko bramki. Popatrzmy na rezultat. 1-0. I zobaczymy, czy przeciwnik się rzuci od razu. Tak jak myślałem. No i żeby teraz nie stracić bramki, i tracimy bramkę. No niestety. Dałem się ograć jak dziecko. No tutaj jeszcze prowokująca cieszynka. Najgorsze są takie wznowienia. Ale my sobie zagramy tutaj od nowa. Strzelił mu jedną bramkę, strzelę drugą. Sanchez ładnie do Fabregasa. Fabregas faulowany, ale sędzia nie gwizdże. No. To jest śmieszne, że tutaj są ewidentne faule. No jeszcze teraz chyba stracę drugą bramkę. Ponad dwa. No już się bałem, bo mogło się to źle skończyć. Zagramy tam na krótko. Ojej, William nie wyszło tak, jak miało wyjść. Może teraz coś wyjdzie. Silva, co zrobi David Silva? Otamendi.
ale dalej przy piłce jesteśmy. Fabregas z daleka i broni Courtois. No i mamy rzut rożny. Jakby to wykonać? Zagramy na krótki słupek. Jest tu kościelny, ale ponad bramką. Kapitalna główka. W sumie nie kapitalna. Kapitalna by była, jakby strzelił bramkę. Ale bramki nie strzelił. I tu też nie było faulu. No. Ciekawie, ciekawie. Ładnie tutaj Otamendi. Aguero. Aj, Baines tutaj ładnie wbiegł przed Aguero i zabrał mu tę piłkę. Aguero teraz w przeciwnej drużynie, ojojoj, ale mogę mu zaasystować. No i tutaj teraz na gwizdzie, gdzie mógł nie gwizdać równie dobrze. Ładne prosto padło podanie do Fabregasa. Utrzymał się przy piłce Fabregas. Ładnie markuje podanie. Dośrodkowanie. Jest tu William. Ale nie wygrał tego pojedynku. Aguero. Aguero i Otamendi. Dwóch Argentyńczyków. Teraz już jest Mesut Ozil przy piłce. Ozil. Do Walcotta. Walcott przeszkodził sobie tam z Kleinem, ale jest spalony. Ja tu sobie muszę niestety zmienić trochę ustawienia. Widzę, że tu przeciwnik mnie ciśnie, więc sobie ustawię grę w kontrę. Mogę to rozegrać. Rozegramy sobie tak. No i mamy piłkę, mamy rzut z autu. Kolejny rzut z autu. Jakby to rozegrać teraz? Ale może mieć jeszcze okazję. Aj. Teraz jeszcze te podanie Klisiego to nie wyszło. I kontratak gościa. Jeszcze faul. No nie wierzę. Sędziowie w tych grach to jest po prostu porażka. I ej, zmieńcie to. Błagam, jak widzicie to zmieńcie, bo tak się nie da grać. Tutaj widzimy próba strzału. O, nie wyszło, nie wyszło to. Zagramy sobie jeszcze na krótko. Mam nadzieję, że nie przejmę tego podania. Nie przejął. Tutaj mam Fabregasa, Silva, Clichy do Sancheza. To jest tu zdecydowanie szybszy. Sanchez, aj, nie udało się zejść na jego lepszą nogę. Ozil, widzę, że tutaj on ich ciągle na sprincie męczy. I tutaj widzimy, Ozil już nie ma siły biegać. O jest, i to będzie 2-0. Ale Aguero trafia w Otamendiego i właśnie Argentyńczyk na współkę z Argentyńczykiem ratuje nam tyłek. Teraz jeszcze obronić się przed tym strzałem i może jeszcze kontratak? Nie. To jest cudowne, jak sędzia potrafi skończyć dobrze zapowiadającą się kontrę. Ściągnę Davida Silva, wpuszczę za niego Santiago Cazorla, bo widzę, że już Silva nie ma sił biegać. Widzimy zmianę, nie będę was tym męczyć i lecimy dalej. O jest strata Williana. Eden Hazard. Hazard. Cazorla nie celnie, prosto w kościelnego. Bezil, tam było zagranie ręką. Kapitalnie Clichy. Tu jeszcze Cazorla, ładnie to zrobił. Santi. Ale teraz piłka prosto w Kleina. Hazard. Kościelny kapitalnie. Ale za mocno do Touré.
przeciwnik tutaj ma dobrą okazję na podwyższenie wyniku. Zil, ale prosto w Petra Czecha. No może teraz coś nam się uda zrobić. Nie uda się. Chociaż jeszcze tutaj mamy piłkę. No i na bardzo krótki czas już przeciwnik atakuje. Nie, nie mogę nic zrobić niestety. Te podania też takie. No i tutaj trzeba uważać, żeby nie wyjść z piłką. I tutaj okazja teraz na, bardzo dobra na podwyższenie wyniku. I si, Courtois broni fantastycznie. Mamy 60 minutę. Zrobimy sobie kolegę. Zagramy tu na krótki słupek. Ale broni Courtois bez problemu. Jeszcze mamy kontuzję w zespole. No i tu mamy teraz bramkę na pewno na 2-2. Przepraszam, 2-2, 2-1, ale niestety tej bramki, niestety, na szczęście tej bramki nie ma, bo fatalnie wykonał to przeciwnik. Ciężko idzie, ciężko. Widzę jeszcze teraz lagi, nieładnie tak. Aguero będzie szukać zwodu. Przegrał ten pojedynek z Kościelnym chyba. Cazorla. Cazorla faulowany. Trzeba ściągnąć Fabregasa, bo gościu już nie może biegać. Będzie za niego jego kolega z zespołu, Oskar. I kogo by tu jeszcze wpuścić? Do Sancheza wpuszczę Pedro, bo Sanchez też niewidoczny w tym meczu. Na krótko zagramy tutaj do Turę. A tu będzie spalony, tak. Jak to rozegra kolega? I klisi na out. Oczywiście zapraszam Was do odwiedzania kanału, także grupę na Facebooku, linki będą w opisach. Zapraszam również do komentowania oraz lajkowania materiału. Tymczasem może nam się uda jakaś kontra. Chociaż nie, Klein. Chociaż jeszcze tutaj okazja. Nie, to nie wyjdzie. Jeszcze nie przełączyło mi się na turę. Gdzie tam był faul? U mnie turę z kontuzją. Nie było faulu, tutaj lekkie pchnięcie, jest faul. No, aż dziwne, że jeszcze żółtej kartki nie dostałem. No nie wierzę. Masakra. Jeszcze jak teraz bramkę dostanę, to już w ogóle się wścieknę. Trzeba zbiec tutaj, żeby mnie tutaj nie zaskoczył. Nie zaskoczył mnie z tego wolnego. No jak tutaj teraz... A zagramy sobie tu na krótko do Turę. Jakie lagi. Zagapiłem się trochę. Pedro, może on coś tutaj wskórę. Niestety nie wskórał. Jeszcze teraz nie mamy lewego obrońcy, więc to może się źle skończyć. No jeszcze tutaj takie dośrodkowanie, ala strzał. Jest rzut rożny dla przeciwnika. Jak to rozwiąże? Gra na krótko. Ozil. Ozil. No i mamy piłkę. Gramy szybko na Aguero. Pedro. Pedro, on ma dużo sił. Pedro. No i tutaj nic z tego nie wychodzi. No. O jest, żeby teraz bramki nie stracić. Fantastycznie Petr Czech.
No, co gościu potrafi wyciągnąć w tej FIFA, to jest naprawdę klasa sama w sobie. Gra kapitalnie ten bramkarz w tej grze. Nie wiem, jak było w poprzedniej FIFA, ale w tej gra fenomenalnie. I piłka do Williana. William, no, jest zdecydowanie szybszy od Kleina. Nie, to jest akurat Baines. Jest okazja, Pedro, poprzeczka! Ależ mógł to zakończyć Pedro. No i mecz może zakończyć się remisem. A tak powinno, no to powinno być 2-1. I teraz, żeby to się nie zemściło, żeby teraz wyblokować. I kapitalnie blokuje to Clichy, Aguero. No Clichy już się tutaj rozpędza. Ture do Clichy'ego, Clichy zagrywał to do Pedro, ale zagrał za słabo. Jeszcze tu jest okazja, Aguero, jeszcze okazja, Cazorla, gol. Mamy 2-1 w 90 minucie, proszę Państwa. Fantastycznie się to dla nas ułożyło. Kapitalna bramka Santiago Cazorli. No i mamy 3 punkty. No chyba, że teraz jeszcze strzeli. Nie strzeli, mamy jeszcze okazję na kolejną bramkę. Aguero nie przejął tej piłki, które jeszcze tu mamy lagi. Co nam przeszkadza, a jeszcze Oscar, on ma dużo siły, on potrafi tutaj zamieszać. Oscar, proszę, co zrobił? Tu powinien być faul. Nie ma faulu, jest koniec meczu. I wygrywamy 2-1 po ciężkim meczu. Nic mi nie wychodziło. Zaraz zobaczymy jeszcze na statystyki. Widzimy cieszącego się Aguero. Przejdźmy dalej do statystyk. Zobaczmy, jak to wyglądało. Nie interesują mnie te statystyki. To też nie. Statystyki mamy tutaj. No widzimy. 11-8 w strzałach. Strzały celne 6-5, posiadanie piłki po mojej stronie. Faule na równi, celność strzałów zdecydowanie lepsza u mnie, dokładność podań na równi. No to tak, wygrany meczek pierwszy w sezonie, w trzeciej lidze, atakujemy tą drugą. Ja się z Wami żegnam i jeszcze raz proszę o zostawienie lajka, komentowania i udostępniania tego filmu. Na razie, cześć.